Coś się zepsuło i nie było mnie słychać, więc powtórzę jeszcze raz. Witam wszystkich na tym strumyku. Nie wiem, co się stało z mikrofonem za pierwszym razem, ale jak powiedziałem, pierwszym tematem tego strumyka dzisiejszego. O, cieszę się, że mnie słychać. Dobry wieczór raz jeszcze. Pierwszym tematem tego strumyka dzisiejszego będzie nieszczęsna, nazwijmy to, drama między Myśleć Głębiej a Wojną Idei, czyli właściwie kolejny epizod niekończącego się spektaklu. A dlatego miałem nagrać o tym film. Przygotowałem i wyszło z tego 13 lub 14 minut, ale kiedy kończyłem tę część, stwierdziłem, że to jednak nie warte wrzucenia, bo właściwie jeden temat, mówię, dwa, nazwijmy to, merytoryczne zdania, i nie jest to nic szczególnie fascynującego, więc uznałem, że po prostu lepiej będzie, jeżeli o czymś jakoś o tym tutaj wam opowiem i tyle właściwie. To znaczy, co o tym myślę. Jak pewnie widzieliście na kanale Myśleć Głębiej, nasze miłe YouTube'owe lewaczki są drogą bardzo rozgarnięte, bardzo lubię ich. Niektóre materiały wrzuciły film, który jest bezpośrednią krytyką wymierzoną w Szymona. W związku z zarzucanym mu pseudointelektualizmem. No i oczywiście pierwsze 3 minuty tego filmu są zabawne, ale to, na czym chciałbym się skupić, pomijając kwestię, czy ze strony czy to Szymona, czy to twórców Myśleć Głębiej dochodzi do intencjonalnej manipulacji, czy też nie, to przede wszystkim to, że oni zwracają uwagę na to, że Szymon używa retoryki, która tworzy pewien dystans między nim a widzami i pozycjonuje go na osobę, która jest w jakiś sposób obeznana w temacie, mimo że Szymon używa, jakby to powiedzieć, nie używa specjalistycznego słownictwa, tylko języka niepotocznego. Jeżeli tak, to możemy na wieki wieków amen, Karolus. Używa jedynie języka niepotocznego, jeżeli tak to mogę określić. Dopuszczają się, ale jak każdy na YouTubie. To znaczy, powiem tobie tak, ja nie oglądam wszystkich ich filmów, nie oglądam tych filmów, w przypadku których już po tytule wiem, że będę się ostro nie zgadzał i będzie się we mnie budziła, nie wiem, jakiś ostry zapał polemiczny, niezwiązany z pewnymi subtelnościami, ale z całością jakby przedstawionego materiału. Więc na przykład oglądam ich film o strukturalizmie i był bardzo zadowalający, chyba jeden z lepszych takich, jedna z takich lepszych filozoficznych, nazwijmy to, popularno-filozoficznych produkcji na YouTube. Zresztą napisałem swój komentarz krytyczny pod tym filmem, który nadal możecie znaleźć. A chodzi mi o to, że można powiedzieć, że jest pewna symetria między działaniami twórców Myśleć Głębiej a Szymona, która polega na tym, iż obydwoje paradoksalnie, i zarówno Szymon, jak i oni, ostatecznie stają się pewnym autorytetem, pewną wyrocznią, pewnym bóstwem dla swoich widzów, ale osiągają to innymi metodami. Szymon buduje pozorny dystans, pozuje na obiektywistę, na istotę, na eksperta. Nawet jeżeli mówi, że tego nie chce, to siłą rzeczy forma, którą narzuca swoim filmom, co zresztą zwrócili uwagę twórcy z Myśleć Głębiej, tworzy taki klimat, w którym określiłem to tak. Szymon tworzy klimat paternalistyczny, a goście z Myśleć Głębiej tworzą klimat fraternalistyczny, tak? Czyli Szymon pozina takiego, może takiego wesołego, dosyć nowoczesnego ojca, ale używającego takiego ojcowskiego slangu, zdystansowanego, wiecie, ale mówiącego jednak zrozumiałym dla widza językiem, tak? Mimo że niepotocznym. A oni poklepują cię po ramieniu i tak dalej, i cały czas tworzą wrażenie takiej kumpelskości, przyjacielskości, bliskości, potoczności. I osiągają ten sam efekt co Szymon. Stają się
stają się autorytetem również przez sposób, w jaki mówią. Bo poczytajcie komentarze pod ich filmami, czy waszym zdaniem tam jest oświecona lewicowa widownia, która doskonale rozumie przedstawianą im treść, chociażby w filmie o strukturalizmie? No, szczerze mówiąc, nie sądzę. Myślę, że osiągają podobny efekt do Szymona. Więc jeżeli bawić by się w wskazywanie manipulacji, to można by go zarzucić, zarzucić zarówno Szymonowi, jak i im, tak? Lub też nie manipulacji, tworzenia, kreowania się na autorytet. I ostatecznie to jest nic złego, tylko zabawne jest to, że zarówno w przypadku Szymona, jak i w przypadku ich, oni chcą się kreować nie na guru, lecz na przewodników. Przewodników duchowych, przewodników intelektualnych. Zaraz zacznę. Wiesz co, pan Kola, ale oni używają rzeczywiście potrzebnego. To jest prawda, że oni rzeczywiście używają minimum potrzebnych pojęć i to muszę im przyznać, tak? Ale ogólnie tworzą taki klimat, hej, no, mówimy wam coś do was, ha, 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 śmieszkujemy, bla, 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 jesteśmy fajni, nie? No i tworzą jednak taki klimat w swoich filmach, kiedy Szymon tworzy taki klimat rzeczowego wykładu. No i w ich działaniach jest symetria i nawet jeżeli jedni i drudzy deklarują, że chcieliby być nie tyle autorytetami rozumianymi jako guru, lecz przewodnikami duchowymi, przewodnikami intelektualnymi. Szymon wskazuje na to, że chciałby być motywatorem, czyli daje prostą, banalną treść, nawet jeżeli nazwijmy to wikipedyjną, ale liczy, że zainteresuje w ten sposób tematem kogoś i ktoś, jakby to powiedzieć, bardziej się wgłębi. Oni z kolei twierdzą, że dają narzędzia filozoficzne, no i rzeczywiście to starają się robić, tak? Ale efekt nie jest taki, że rzeczywiście tworzą rzesze intelektualistów, którzy będą później albo na własną rękę badali, tak wiecie, szczegółowo zagadnienia filozoficzne, tylko tworzą ludzi, którzy są przekonani i wiecie, a ja oglądam Szymona Wojny Idei, Szymon jest tutaj super, nie? A tamci mówią, a ja słucham pana S i mam narzędzia, ty pieprzony prawaku, zaraz cię zmasakruję, tak? Taki jest efekt. Nie wiem, czy piekło zamarznie, gdy Szymon zagra w Minecrafta. Nie wiem, co się stanie. Nie wiem, co się wtedy stanie. No, a chciałem powiedzieć jeszcze, bo ktoś zaraz powie, że ja z kolei dopuszczam się jeszcze innego rodzaju manipulacji, czy też w inny sposób wpływam na was jako na widownię, bo mówię, hej, wszyscy YouTuberzy kłamią i wiecie, w ogóle oszukują, mówią ludziom, że ludzie są mądrzy, budują ich ego, a ja mówię wam, jesteście wszyscy głupcami, albo przynajmniej nie wszyscy jesteście genialni, więc też można mi zarzucić, że ja mówię wam, hej, no, jesteście bardziej rozgarnięci od innych, bo nie jesteście frajerami. Słuchacie mnie, który mówię wam, że, jakby to powiedzieć, że nie jesteście geniuszami i przez to akceptując te różnice przeciętnych, nieprzeciętnych elit i mas, siłą rzeczy budujecie w sobie jakieś poczucie elitaryzmu, tak? Bo jesteście widownią gościa, który mówi wam, że większość YouTuberów, czy cały system kulturowy służy do budowania ego przeciętniaków, tak? No i tyle, że różnica jest taka, że ja akceptuję, że mogę być czyimś autorytetem ostatecznie, czy nawet ktoś może za mną podążać i bardzo chętnie, ja bardzo chętnie zgromadzę swoją armię, będzie mi bardzo miło, nawet jeżeli w tym momencie są to mrzonki urojenia. I nie wyrzekam się tego, a oni wszyscy mówią, być może szczerze w to wierzą, że oni są tylko takimi nauczycielami, niosącymi oświaty, kaganiec przed ludem, których chcą tutaj oświetlić. Zarówno Szymon, jak i oni. Znaczy, Szymon mówił mi, że nie do końca, jak pamiętacie w mojej rozmowie z Szymonem, że nie do końca wierzy to, że wystarczą te narzędzia, nie rozwinął tego tematu, jednak często deklarował, że chce w ten sposób działać. Więc to jest właśnie to. Dziękuję, dziękuję, Karolus. No. No, więc tak to mniej więcej wygląda. Oczywiście oni też jakby to powiedzieć, no tutaj stąd też bierze się ten dysonans, bo jednak trzeba przyznać, że pod względem filozoficznym
na ogół rzeczywiście myśleć głębiej prezentuje się rzetelniej o tyle, że te ich wykłady dotyczące filozofii są poważniejsze, tak? To jest wyższy stopień jednak zaawansowania niż wydaje mi się na jakimkolwiek innym kanale. Nie chcę tutaj generalizować, ale wydaje mi się, że no nie wiem, no socjofil, jeżeli tutaj jesteś, no to ty rzeczywiście masz no, wyższy poziom od nich, ale ty robisz spokojne, rzeczowe wykłady historyczne. Oni robią to jednak bardziej w formie pop i jednak interesują się przede wszystkim nurtami, które są obecnie powszechnie kojarzone z nurtami lewicowymi, tak to nazwijmy. Mimo, że to jest że stwierdzenie, że strukturalizm jest lewicowy, jest głupie, ale no. Dobrze, teraz przeczytam, co tutaj jest napisane. Tak, oczywiście, że dobry nauczyciel też staje się autorytetem, tak? Ale chodzi o to, że jakby to powiedzieć, chodzi o zawierzenie. Chodzi Kacper o zawierzenie słowom tego nauczyciela i traktowanie, wiesz, widowni YouTuberów nie zaczynają nagle rozmawiać wspaniałym, mądrym językiem i wszyscy nie stają się tutaj żywymi obrazami mądrości samej. A czasami mam wrażenie, że deklaracje są takie, jakby rzeczywiście tak miało być. No, przeczytajcie większość filmów, komentarzy pod filmem Szymona, czy pod Myśleć Głębiej. No, to nie są komentarze jednostek, które nagle zaznały oświecenia. I nigdy nie będą. I naiwnie byłoby wierzyć, że będą. Tak? Więc. Tak, wiesz, do Bartosza Jaruckiego odpowiadam, bo mówiliście, zarzucaliście mi, że nie wskazuję do kogo. Ale to jest naturalne, że będą traktować jako autorytet i jego, i twórców z Myśleć Głębiej, i ktoś będzie śmiem wątpienia traktował, a inni się jarają szóstakiem. Dziwi mnie to, że większość tych twórców przynajmniej pozuje na tych, znaczy, albo oni często w to wierzą. Że rzeczywiście mogą dokonywać takiego realnego oświecenia i uwznioślenia swoich widzów, i że nagle ci widzowie rzeczywiście. Jakby to powiedzieć? Dlatego często optuję za takimi różnymi klasycznymi rozwiązaniami społecznymi, gdzie występują pewne hierarchie, oczywiście nie w taki sposób, nie taki powrót do, nie wiem, powrót do feudalizmu, ale jednak istnienie tej hierarchii, bo by wykroczyć poza pewien poziom w tej hierarchii, trzeba sobie zadać trochę trudu, tak? A w tym momencie i wtedy i to samo pozwala przeselekcjonować jednostki, które rzeczywiście mają potencjał i determinację w takim potocznym rozumieniu, że od tych, które tylko sobie myślą, że chciałyby być. Chciałbym być profesorem, bla bla bla. No, dobra, przeczytam, co tutaj piszecie. Krajek. Czyli jak dobrze rozumiesz, chciałbym mieć modło po swojej stronie. Uważaj. Ja chcę mieć jak największą liczbę osób. To nie będzie tak, że będę miał czysto elitarną widownię. To jest naiwne myślenie. To w takim razie razem moglibyśmy się pójść powiesić wtedy. I chodzi o to, żeby mieć właśnie nie motłoch. Motłoch to jest pewien stan, który przybiera lud. Tak? Motłoch jest określeniem funkcji, jaką. Motłoch to jest właśnie to hoi polloi, nazwa pokoju u mnie na Discordzie. No to jest po prostu ci, których jest wielu. No i oni mogą stać się demosem albo ochlosem, tak? Obecnie stają się ochlosem, bo są przez wszystko demoralizowani, ale jeżeli ludzie spełniają jakieś role w społeczeństwie, które jest w miarę uporządkowane, tak, to nie chodzi, że, bo słyszałem, że jeżeli ktoś mówi o uporządkowanym społeczeństwie, to jest od razu uznany za faszystę obecnie, to jest zabawne. Ale którzy spełniają swoją rolę, inaczej realizują swoją wolność na miarę własnych możliwości, to jest w porządku. Ja chcę namawiać ludzi do tego, aby realizowali swoją wolność, swój potencjał, swoje umiejętności na miarę swoich możliwości, a nie szli za tym przekonaniem, że mogą wszystko i powinni wszystko i muszą wszystko. No. Zobaczę. Ważne, żeby uczeń przerósł nauczyciela. Tak, ale nie każdy nadaje się do bycia uczniem. Idea oświaty publicznej jest inaczej. Nie każdy nadaje się do bycia uczniem wszystkiego, tak? Mamy jakiś dziwny skręt, jakiś
intelektualistyczny fetyszyzm. Wiecie, ktoś może być dobrym stolarzem, tak? A my teraz tworzymy jak największą liczbę adeptów wiedzy ogólnej. Nawet szkoła to już tworzy, a co dopiero mówić o... Aha, minęło 10-15 minut i zaczyna się mój katar. To było do Kuby Lachowskiego. Tak, tak średniku. Ludzie, w sensie I am half dead, to mówię, to jest średnik. Tak średniku, ludzie lubią autorytety i autorytety są potrzebne i są wygodne, bo większość ludzi nie pragnie wolności ani intelektualnej, ani osobistej, czy też takiej, inaczej, takiej rozbuchanej wolności, tylko wolności znacznie mniejszej, tak? Więc autorytety są tym, co dają otulenie im ich zmęczonemu intelektowi, ich zmęczonej osobowości i co pozwala im się kształtować bez konieczności mierzenia się z każdą ciemnością, bez konieczności kształtowania się na każdym polu. Tylko na tym, na którym czują, że rzeczywiście mają coś do zrobienia. A teraz wymawia się ludziom, że powinni czuć na każdym polu, że mają coś do zrobienia. Że są Chrystusami. Intelektu. Teraz tak. Tak kimkolwiek, znaczy inaczej, oni dobrze przedstawiają pewne nurty, to omyśleć głębiej i ja mówię, że robią to lepiej na zasadzie rzetelniej, pełniej i kiedy oglądałem ich film o strukturalizmie, co chwilę się o coś szczepiałem, jak zobaczycie mój komentarz i później okazało się, że oni się odnosili do moich wątpliwości w dalszej części filmu, z wyjątkiem jednego, że na końcu premiowali użycie narzędzi strukturalistycznych względem, nazwijmy to, atomistycznych, klasycznych, substancjalistycznych, w sensie, że bardziej premiowali rozpatrywanie wszystkiego pod kątem struktur niż pod kątem atomów, takich osobności. No na przykład, jeżeli to jest, to wtedy zaczyna się lewicowe odchylenie, to znaczy narzędzie, jakim jest strukturalizm, kiedy zostaje ulega absolutyzacji, czyli zaczynamy uznawać, że strukturalizm jest tak super narzędziem, że nie tylko jest narzędziem, ale że to jest właściwa struktura, właściwy porządek ontologiczny świata jest strukturalistyczny i jesteśmy jedynie produktem relacji społecznych, to wtedy zaczyna się to właśnie lewicowe odchylenie, które nabieramy poczucia, że tak naprawdę jesteśmy bezsilni i musielibyśmy przezwyciężyć pewne struktury kulturowe, aby móc się rzeczywiście wyzwolić. To jest ta wolność potencjalna, w której mówiłem w filmie o komunizmie. To jest ich myślenie, ja się z tym nie zgadzam, bo przez to na przykład prawo karne staje się niewydolne. Możemy uznać, że na przykład Mariusza Trynkiewicza zdeterminowały różne rzeczy w jego życiu, ale to nie umniejsza jego winy. W sensie analiza, co kształtuje ludzi, nie pozbawia ich odpowiedzialności, jestem zdania, że nie powinna ich, że okoliczności, które ukształtowały ludzi, nie powinny ich pozbawiać odpowiedzialności za podejmowane przez nich czyny, bo to jest fetyszyzacja narzędzia strukturalistycznego. Możemy wskazać, co ukształtowało Trynkiewicza, co nie znaczy, że nie możemy go posłać na szafot. I słusznie jest analizować, co ukształtowało Trynkiewicza, aby ograniczyć kształtowanie na przykład innych Trynkiewiczów, aby zrozumieć, gdzie możemy szukać Trynkiewiczów, ale to nie znaczy, że nie mamy wieszać Trynkiewiczów. Na przykład. Motłoch to stan, który przyjmują Polacy przy każdych wyborach. Motłoch to stan, który przyjmuje obecnie większość ludu w ogóle. To do Bartosza Jareckiego. Dobry wieczór, Hunter. Absolutyzowanie wolności w wydaniu liberalnym. Nie wiem, co przez to rozumiesz, Józef. Znaczy, rozumiem, że chodzi ci o to, co ja określam jako wolność aktualną, czyli że istnieją pewne jednostki, które... Znaczy, chyba o to właśnie chodzi, że istnieją pewne jednostki, które są powołane do wszystkiego i które już mają te możliwości. Jesteś ekstremalnym kowalem własnego losu, sknerusem, makwaczem, wyczyścisz buty i będziesz miał wszystko. I jeżeli dajemy taką narrację dla wszystkich, może to jest motywujące, ale później przy licznych porażkach życiowych tworzy się postawa reaktywna względem tego rodzaju liberalizmu. Wmawianie szerokim kręgom, obecnie za pośrednictwem mediów społecznościowych, że mogą wszystko, coaching, rozwój osobisty, etc., sprawia, że później te osoby, które
zawodzą siłą rzeczy, bo nie mogą, bo nie każdy może wszystko. To wynika nawet z całej struktury społecznej, tak? Oczywiście każdy może przekroczyć jakby samego siebie i osiągnąć coś więcej, ale stawianie mu celów, które go złamią psychicznie, tak, wyzwań, które go złamią, sprawia, że później taka osoba stanie się wojującym na przykład lewicowcem z kolei. Czy jestem za karą śmierci? Tak, jestem za karą śmierci, jeżeli to będzie... I to niekoniecznie dla morderców. Ja uważam, że na przykład brutalne przestępstwa seksualne, nawet inaczej, wydaje mi się, że jest wiele morderstw, za które... Inaczej, system kar powinien odzwierciedlać system wartości w społeczeństwie, moim zdaniem. I ja szczególnie piętnowałbym wszelkie zbrodnie popełniane z niskich pobudek w rozumieniu takich, które kierują nas ku materii, czyli nie wiem, skrajne przestępstwa seksualne. Uważam, że pedofil w rozumieniu ścisłym, czyli osoba molestująca czy gwałcąca, nie wiem, dziesięciolatki, osoby przed okresem dojrzewania zdecydowanie, to są jednostki zbędne z punktu widzenia społeczeństwa, są szkodliwe. I cały ustrój społeczny powinien być skonstruowany w mojej opinii w ten sposób, abyśmy odrywali się, nazwijmy to, od materii, od gruntu, i całe społeczeństwo powinno być wznoszącym się, powinno być tą liną ku nadczłowiekowi, tak to nazwijmy, czyli ku czemuś lepszemu i w ten sposób wyższemu, wspanialszemu, doskonalszemu. To upraszczając. Wiesz co, Sofiofilu? Nie oglądałem ich wszystkich filmów, bo bałem się, nie chcę sobie jakoś zepsuć o nich zdania. Tak? Co do niektórych kwestii. Muszę przeglądać, bo tak troszeczkę rzucam okiem i znikały mi pewne kwestie. Czy popierasz gospodarczy korporacjonizm, czyli to, co po części teraz mamy? Nie. Nie, korporacjonizm jest sytuacją, w której wielkie korporacje przejmują rolę państw i zamiast opresywnych, inaczej, szczególnie korporacje medialne mają te właściwości, przejmują po prostu rolę, zaczynając od monopolu na informacje w warunkach demokratycznych, ochlokratycznych, mogą mieć również wpływ na stanowienie prawa w danym państwie. I dogmatyczne upatrywanie przez część liberałów czy wolnościowców wroga tylko w postaci państwa jest anachroniczne w tym sensie, że w liberalizmie takim, nie tym, który tutaj krytykowałem, ale powiedzmy w dążeniach do zabezpieczenia wolności osobistej jednostek, to dziwnie brzmi, wolność osobista jednostek, chodzi o wolność osobistą jednostek, a nie o wolność od ingerencji państwa. Więc jeżeli mielibyśmy szereg podmiotów, jakichś potężnych korporacji, które faktycznie uniemożliwiają życie tym jednostkom, no myślę, że to nie jest satysfakcjonująca sytuacja. I w tym momencie zderzenie się widzialnej ręki korporacji i widzialnej ręki państwa może paradoksalnie zwiększyć przestrzeń dla działania różnych niewidzialnych rąk i dla wolności jednostek. No to w wielkim skrócie, ale już o tym nieraz mówiłem. Czekajcie, bo wiele pytań. Czym... O Jezus, nie chcę o tym mówić, Lęgar. Obym nie musiał się już długo tym zajmować. Ciekawe wszystkiego, witam. Tak, Hunter, zgadzam się z tym, co mówisz, że uważam, że strukturalizm jest bardzo dobrym narzędziem. Inaczej, że myślenie strukturalne jest bardzo dobrym narzędziem, tak? Tylko ja ogólnie, jakby to powiedzieć, preferuję ujęcia dynamiczne i używanie różnych modeli ontologicznych
przez pryzmat takiej praktycznej kulturowej użyteczności, znaczy praktycznej kulturowej, praktycznej użyteczności, wiem, że to brzmi jak masło maślane, ale chodzi mi o to, że na przykład w społeczeństwie musi obowiązywać w danym społeczeństwie jakaś, nazwijmy to, absolutna moralność, czy też takie podejście z takiego gruntu realizmu ontologicznego, kiedy tworzymy jakieś społeczeństwo i kierujące nim zasady, ale również absolutyzmu moralnego, dlatego, żeby to społeczeństwo mogło dobrze funkcjonować, tak? I tyle. Fijałkowszczyzna, no to to jest lekkie błazeństwo. Zresztą, no, chciałem usłyszeć, co to jest, czym jest ten nihilizm, czy też relatywizm Karola Fijałkowskiego i właśnie usłyszałem przypowieści o drukarce w sądzie i nie wiem, te jego wypowiedzi u Szymona były żenujące intelektualnie. Wiesz co? Bartosz Miera, czy da się mieć siłę wznoszącą w społeczeństwie bez religii? Jeżeli dobrze rozumiem religię tutaj, tak jak to użyłeś, to nie. To znaczy chodzi o coś, co jest, o coś więcej niż to, co gna nas ku ziemi, tak? To wydaje mi się, że musi istnieć jakaś religia. System wierzeń, który nie ogranicza się tylko do tego, co tu jest, tylko do czegoś wyższego. Otwierający jakieś wyższe przestrzenie, tak? Coś takiego musi być dla całego społeczeństwa, niezależnie od tego, jak podchodzą do tego te, jakby to powiedzieć, elity. Ale te elity bez tego, inaczej, dla przeciętnego człowieka system religijny musi być w jakiś sposób oparty na dogmatach i na jasnym, określonym porządku, bo inaczej on się w tym gubi, tak? Nie potrzebuje takiej rozbuchanej wolności, potrzebuje wolności na swoją miarę, a nie wolność do wszystkiego i do, nie wiem, do krytycznego myślenia i zaawansowanych rozważań metafizycznych. Przeciętny człowiek, aby nie żyć w strachu i totalnym zagubieniu, niemożności ukonstytuowania własnej osobowości, potrzebuje jakiegoś jednego, jasno określonego systemu wartości. Jeżeli okaże się, to już mówiłem przed chwilą, że ta jednostka czuje niepokój i zniewolenie tym, to w dobrym ustroju społecznym, który sobie uroiłem, to nie byłby taki twardy feudalizm jak niegdyś, tak, czy coś takiego, tylko ustrój, który pozwalałby się wznosić do klasy ponad, tam gdzie mógłbyś zajmować się czymś więcej niż swoim szarym, uporządkowanym i dobrym życiem. Dobre życie to nie jest życie, które wymyśli sobie intelektualista na swoją miarę. Dobre życie to jest życie, według mnie, w którym swoją wolność wykorzystujemy na miarę naszych możliwości i na miarę, jakby to powiedzieć, etapu, na którym się znajdujemy, tak? Więc dobre życie będzie wyglądało inaczej w przypadku, nie wiem, nazwijmy to pasterza biblijnego, a inaczej w przypadku mędrca ze wschodu. Dzisiaj jest Wielki Piątek, więc chyba tak dlatego mi się to trzyma. Przepraszam. Czekot, tak, po części tak. To odnośnie korporacjonizmu. Nie wiem już, w jakim kontekście wpadł akwarelista. Ale ochlokracja, kimkolwiek jesteś, dobrze ci życzę, nie polega na tym, że rzeczywiście... że to jest tak, że istnieje jakiś rzeczywisty, właściwy wyraz, jakaś myśl ludu, która się tutaj objawia i ona wszystkim rządzi. Ochlokracja to sytuacja kulturowa i polityczna, w której gusta i w której następuje ciągły regres wartości w społeczeństwie i cały czas kierujemy się w stronę jednostek słabszych, gorszych, głupszych, w stronę wartości motłoszych. No nie chodzi o to, bo czym innym jest władza w ustroju hierarchicznym, czym innym władza
w takiej ochlokracji. I tutaj rzeczywiście te korporacje, czy pewne jednostki będą miały większe wpływy, może nawet jakieś Sorosze, czy Bóg wie kto, ale oni, czy też, no popatrzcie jak to się objawia w przypadku YouTube'a. Ci ludzie może rzeczywiście żerują na masach, tak, nazwijmy, część YouTuberów, zdobywa na nich kasę, manipuluje nimi, ale styl manipulacji jest wykreślany gustami tych szerokich kręgów, tak? Ci YouTuberzy są też, czy ci politycy też są niewolnikami tych gustów w dużej mierze. Zobaczcie, jak wyglądała sytuacja z COVID-19, dlaczego podjęto takie, a nie inne działania, dlaczego wszyscy zaczęli nosić maseczki, bo ludzie uznali, że trzeba nosić maseczki najpierw, dlaczego wykupywano papier toaletowy, dlaczego podjęto decyzję o pierwszych lockdownach. Wszystko dlatego, że najpierw dziennikarze robią to samo, więc jak ktoś teraz powie, no dziennikarze zaplanowana akcja, ale przy każdej mini choróbce dziennikarze robili to samo. W tym wypadku oczywiście tutaj dochodziły realne problemy, jak fatalny system opieki zdrowotnej w Polsce, tak? Ale nie to analizuję. Chodzi mi o to, że impuls poszedł od ludzi, którzy ja pracując w sądzie obserwowałem, że ludzie w momencie, kiedy nic się jeszcze nie działo, szeptali, o, może zamkną wszystko, o, będziemy musieli robić zapasy jedzenia. Takie głupoty gadali ludzie między sobą i nakręcali tę narrację. To, że teraz się ludziom już znudziło, a politycy muszą ratować swoje tyłki poprzez podejmowanie takich, a nie innych decyzji, no to to co innego. Nie chcę tutaj mówić, jaka religia jest najlepsza. To też byłoby zresztą też nie można wymyślić religii społeczeństwu od tak. To jest niewłaściwe, bo to społeczeństwo ma pewną historię, ma pewne tradycje, więc jednak, nawet jeżeli dojdzie do jego skrajnej sekularyzacji, więc to nie jest tak, że religię czy też zwyczaj się wymyśla od tak. Przynajmniej nie jest to możliwe w skali całego społeczeństwa, bo nikt nie jest... To też byłby taki naiwny, intelektualistyczny projekt, gdyby wszystko od zera chcieć. Tak, Bartosz, tak jest, no bo nie wypełnia swojej roli. O, Bartosz Jarecki, to jest jeden z delów, który świetnie pamiętam, przez wybitnie napisaną postać Kaliklesa, która jako jedyna nie dała się, nazwijmy to, zaorać Sokratesowi, a słusznie wskazała wielość sokratejskich manipulacji. Teraz musiałbym sobie odnowić Gorgiasza, ale będę zawsze pamiętał zdanie, a ty znowu o szewcach i butach, Sokratesie. Bardzo, bardzo, bardzo lubiłem tę kaliklesową uwagę. Wiesz, Bartosz, zwróć uwagę, że nie pierwszy raz to jest sytuacja, w której media trąbią, że wszystko będzie. Wydaje mi się, że tutaj w dużej mierze przyczyniły się do tego media społecznościowe, które były, nie były tak, które były zdecydowanie bardziej rozwinięte niż w przypadku świńskich gryp i tak dalej. Wydaje mi się, że teraz... No dlaczego Szwecja temu nie uległa w takim razie? Są liczne przypadki państw, które zachowały się inaczej, a politycy innych państw muszą postępować konsekwentnie w taki, a nie inny sposób, ponieważ jeżeli weszli już w narrację, w wyniku której zrujnowali te społeczeństwa, zrujnowali finansowo te państwa, może nie do końca zrujnowali, ale no, przyczynili się jednak do poważnych szkód, to nie można teraz powiedzieć, że się myliliśmy. Obowiązuje taktyka ani kroku w tył. A oczywiście, że zawsze jest tak, że kiedy coś się dzieje, to ktoś na tym korzysta. Tak? Siłą rzeczy tak się dzieje. Cholera jasna, dobry wieczór, jakby to nie brzmiało. Czy jednostki...
Czy jednostki wybitne, widząc obecną sytuację i posiadając swoje ambicje, często nawet nieokreślone, nakreślają. Znaczy, chodzi tobie, Hunter, o to, że stają się ekscentrykami i głoszą coś, co... Znaczy nie no, niestety jest taka tendencja do tego, że mamy bardzo dużo pseudoekscentryzmu w społeczeństwie i pseudoartyzmu. Ostatnio był serial o Osieckiej, którego nie oglądałem, ale co do którego kusiło mnie o stworzenie filmu na temat tego, jak wygląda ekscentryzm w wyobrażeniu mas. To jest ekscentryzm, czy artyzm wygląda tak, że w sumie to jest taka osoba podobna jak do nas, tylko pewnie pije, bo jest wrażliwa. No bo wiadomo, dlaczego miałaby przybrać ścieżkę godną. No najlepiej słabą, to jest artysta. Artysta pije, bo jest tak wrażliwy, że musi się zapić. Tak, no wydaje mi się, że bardzo wielu... No ci ludzie są bliźmierni dosyć, no począwszy od Wajdy i tych innych, oni wszyscy, wszyscy, cały ten nasz artystyczny światek to taki intelektualnie dosyć mierny i to już, a nie mówiąc już o współczesnym. Jest, jeżeli, no nie wiem, jeżeli Lord Crushville jest ekscentryczny w tym społeczeństwie, no to Jezus Maria, no to przecież to jest takie typy jak on, czy no wiecie, no podaję skrajny przykład, ale no nijak równają się do jakichś takich akcjonistów wiedeńskich, którzy już wszelkie ekscentryzmy i kontrowersje takie jasno rozumiałe przez lud. Inaczej, realny ekscentryzm niekoniecznie musi być interesujący, bo bardzo często w swoich najbardziej interesujących aspektach jest po prostu kompletnie niezrozumiały. To jest kompletnie inny język. Więc tam, gdzie jest według mnie mój największy ekscentryzm, to i tak nikt tego nie rozumie. Ja oczywiście też mam troszeczkę może sceniczną ekspresję, tak? Może umiem trochę robić dookoła siebie cyrku, tak? Jednak. Ja, Karolus, nie wiem, o co chodzi w ogóle. Jak Grzesiek Floryda i... A, ten! Czekaj, że co? Że... A, Boże, George Floyd, Jezus. nie załapałem tak na drugi, Jezus, tępy YouTuber. Nie wiem, czy to, czy w końcu, czy w końcu, jak tam w jak w końcu ocenić tę sytuację, do której tam doszło, bo podobno niektórzy mówią, że wszystko było w porządku od strony technik interwencji policyjnej. Najśmieszniejsze jest to, że George Floyd jest oficjalnie ofiarą koronawirusa. Znaczy, tutaj lekko żartuję, ale miał COVID podobno. Czy testowirus no, też nie był, no... Też był to ekscentryzm na miarę społeczny, na miarę społeczeństwa, ale on przynajmniej był pierwszy, a nie powtarzał po kimś, tak jak jego młodszy kolega. Tak, dzisiaj 16 rocznica, to był drugi, no. O, Józef, to jest dobre pytanie. Oczywiście, że, bo z jednej strony czują wyższość moralną nad tymi ludźmi, bardzo często nad różnymi, nad takimi, nie wiem, patologiami, jak był ten, ci patostreamerzy. I wiecie, jeżeli rzucasz jakiegoś donata jakiemuś, teraz zacznijmy, Magikalowi czy komuś takiemu, no to czujesz, że z jednej strony się śmiejesz. I śmiejesz się dlaczego? Bo cieszysz się, że jesteś lepszy od tego typa, z drugiej strony rzucasz mu donata i czujesz, że jesteś panem i bogiem i wiesz, i ekscytujesz się jako taki kompletny przeciętniak tym, że jesteś już tak dobry. I to jest ogólnie właśnie ta tendencja do pokazywania patoautorytetów teraz zamiast istot wyższych. Bo istota wyższa może budzić resentyment i niepokój, jednak chęć rozwoju, a patoautorytet buduje poczucie, ale ja jestem dobry, Boże, jestem taki cudny, jestem taki piękny, jestem inteligentny, aha, to patoelita i ten. Dlatego też nie wiem, czy często za, na przykład bardzo popularne jest pokazywanie różnych form niepełnosprawności obecnie w przestrzeni publicznej
ze skupieniem się nie na rzeczywistym potencjale niektórych osób, ale na niepełnosprawności jako takiej. Ma to niby oswajać i przezwyciężać nasze, no nie wiem, jakieś wykluczenie. A często mam wrażenie, że staje się to festiwalem, w którym ludzie przeciętni, który ma służyć do wartościowaniu jednostek, które są kompletnie przeciętne, ale mogą poczuć się przez moment lepsze, bardziej dobrotliwe i tak dalej. Według mnie to jest bardzo często rozgrywka pod budowanie ega przeciętnych jednostek. Tak jak bardzo wiele tutaj. I to nie jest tak, że ktoś to zaplanował. Po prostu ten system społeczny jest tak ułożony, aby utwierdzać ludzi przeciętnych w tym, że są fajni i że jest wszystko w porządku, że nie muszą nad sobą pracować. Ewentualnie z drugiej strony ich niepokoić tym, że powinni z góry być. To jest ustrój paradoksów. Trochę. Więc tak to właśnie wygląda. Dobry wieczór, Zorzo. Wiesz co, robię bardzo, bardzo różnie. Przed chwilą po prostu wkurzyłem się na swój film. Stwierdziłem, że nie będę tego publikował i... Dobry wieczór, dobry wieczór. Musisz wejść... Nie złapało cię w kadrze chyba. Nie wiem, czy złapało. Dobra, mniejsza. Nie, byłaś w kadrze, złapałaś się. Nie wiem, jak to wygląda, cholera jasna, nie wiem, jak to wygląda w Liechtensteinie. Podobno tam jest dosyć... No tak, wiem, teraz widzę, że złapało. To jest wasza koleżanka z Discorda, tak w ogóle. Nie, przepraszam, to nieprawda. Ona nie chce, to nie ona. Ale wiesz co, to nie, Józef, powiem tobie tak. Problemem są tutaj, nie. Problem główny tutaj dotyczy osób, jakby to ująć, przeciętnych użytkowników społeczeństwa, dla których, którzy, wiecie, tutaj pod czymś ładnym kryje się coś nieładnego, moim zdaniem, czyli dowartościowanie osób przeciętnych, którzy patrząc na osoby, które mają problemy, cieszą się, że oni tych problemów nie mają i cieszą się, że są tacy dobrzy. I to jest nie w porządku. To jest nie w porządku. Wiecie, jest bardzo okej, kiedy nawet jeżeli jestem krytyczny, jeżeli funkcjonują osoby, no przyjmijmy, wybitne jak Hawking, tak? I to jest okej. Świetnie. Ale co innego, gdy robi się z tego narzędzie do wartościowania, wiecie, wielopoziomowe podbudowanie ego jednostki przeciętnej, nie ma niczego gorszego. To znaczy, Krajek, powiem tobie tak. Wydaje mi się, że jeżeli pytasz mnie, czy myśl filozoficzna w dziejach się rozwija, to powiedziałbym nawet, że nie, ale jeżeli chodzi o postęp technologiczny, to wydaje mi się, że tutaj nie ma limitów. Inaczej, jeżeli chodzi o podbijanie, coraz poszerzanie, inaczej, my już teraz nie mamy porównania, myśląc o tym, że cesarstwo rzymskie, że w czasach cesarstwa rzymskiego wszystko wyglądało tak i tak, projektujemy tak naprawdę zastany ład ontologiczny i rozumiem to dla tutaj filozofów, rozumiem to bardzo mocno. Oni żyli literalnie w innym świecie, literalnie w kompletnie innym świecie, a my projektujemy zastany ład ontologiczny, przyjmując pewną liniową, chronologiczną od chronosa wizję czasu i wyobrażamy sobie, że tak to było. Ale nawet jeżeli to widzimy tutaj pewien postęp, pewne rozszerzanie się, więc nie ma takiej granicy, przynajmniej nie sposób jej określić. Będziemy dokonywali stałej transgresji, ale ale według mnie w samej filozofii, rozumianej jako grunt, nie jako na przykład nowe możliwości oferowane przez nauki szczegółowe, które są dziećmi filozofii, ale jeżeli chodzi o epi i tak dalej, wydaje mi się, że bardzo dobrze można byłoby znaleźć... nie wiem, jak to dobrze ująć.
Cicho mnie słychać, tak? Ciekawy wszystkiego, czy słucham muzyki klasycznej. Jak mi się posłucha? Ja ostatnio słucham znacznie mniej muzyki i w ogóle to jest na zasadzie, co mi się usłyszy, wiesz? I czasami ktoś podeśle mi jeden utwór, który ja słucham muzyki dosyć emocjonalnie, czyli prymitywnie. Emocjonalne słuchanie i estetyczne słuchanie muzyki jest podobno prymitywne, tak zawsze mówił mój inteligentny kolega i pewnie ma rację, że musiałbym się orientować w strukturach matematycznych, które tworzą muzykę, by słuchać muzyki na poważnie, tak myślę. Tak na serio. Elliot, nie troluj. Nie troluj. Przede wszystkim dokonać restauracji pewnych jednolitych porządków wartości. Jednolitych, to znaczy nie uniformizujących, ale prezentujących pewien spójny, uporządkowany obraz. Co sądzę o Jordanie Petersonie? Widziałem kilka jego filmów, które były urocze. Jordan Peterson jest liberałem i dobrze jest, jeżeli to, co mówi, mówi do studentów. Ale jeżeli mówi to do każdego, ale jeżeli to, co widziałem, tak? Ale nie każdy jest potencjalnym nosicielem. Nie każdy powinien nieść myśl Jordana Petersona formie, którą on podaje, bo on podaje to raczej dla jednostek, które powinny być ambitne, rzeczywiście, które teoretycznie posiadają pewien potencjał i które powinny rzeczywiście zachęcać do wyzwania tego potencjału, bo z tego, co widzę, generalnie Jordan Peterson to jest weź w garść swoje życie i no, wulgaryzuje, ale chodzi mi o to, że to jest raczej myśl skierowana do jednostek już ponadprzeciętnych, tak? Wszelkie myśli liberałów, takich kładących nacisk na wolność, rozwój, na, wiecie, powinny być w takiej maksymalistycznej formie, powinny być kierowane przez mentorów inteligentnych jednostek do tych inteligentnych jednostek. Ale nie do przeciętniaczki z jakiejś wsi, bo to tylko sprawi, że ona będzie się później przejmowała, że nie jest jak, nie wiem, gwiazdą najwyższych lotów. Co nie znaczy, że przeciętniaczka ma, nie wiem, jeść, czy przeciętniak ma żyć w chlewie. To znaczy, że ma się doskonalić na miarę własnych możliwości i mieć swoje własne, lokalne, dostosowane do zapotrzebowań jego wolności i autorytety. Czasami jak mi się coś zasłyszy, Marysiu, jeżeli chodzi o metal, to bardzo, ja nie mam uporządkowanego gustu muzycznego, ja mam na zasadzie, ktoś mi coś podesłał i poruszyło to moje wrażliwe serduszko. Kiedy możemy czekać się po twoim patriarchatu, jak coś zrobimy? No. No, więc Maciek Krzyżanowski, nie, to nie ona. A, no tak, no to nie ona, przepraszam. To w takim razie w samym sensie patologicznym jest winienie inny za ból w moim życiu, nawet jeżeli sobie go sprawcami obudujący jest zapytać się, gdzie popełnił błąd. Tak, kimkolwiek uważam, że inaczej, szczególnie w przypadku jednostek najwybitniejszych tak to powinno wyglądać, a może nawet w ogóle tak to powinno wyglądać. W sensie, wydaje mi się, że to jest w ogóle dobra, transgresywna perspektywa. Na przykład obarczam się nawet przyjęcie, że winą jest nawet mój krzywy nos. Tak? Chociaż nie mogę tego za bardzo zmienić. To już jest nierozsądne, tak? To już jest nierozsądne, bo nie mam za bardzo możliwości tego zmiany i nie potrafiłbym sprawić, by mój nos nie był krzywy, tak? A nie zamierzam go operować. No, więc, ale wydaje mi się, że to jest ogólnie dobra perspektywa dla każdego. Gorzej jest, kiedy na miarę jego możliwości, gorzej jest, jeżeli przyjedzie, kurczę, nie wiem, jakie są teoretycznie uznawane za ładne dziewczyny, bo jak gdybym dał jakiś przykład, to wziąłbym z mojego podwórka, bo uważam większość celebrytek za brzydule. No, piękna jest majletka, a nie, kurczę, jakieś tam patocelebryty paskudne.
No, kto jest ładny, taki powszechnie znany? Bo Milena powszechnie znana jej nie jest. Czekajcie, zapytam się koleżanki. Nieznana bliżej Discordowiczko, kto jest ładny? Tak w przestrzeni publicznej, jakaś znana jednostka. Płeć piękna. Ona coś jej nie słyszy. Nie wiem. Nieważne. Chodzi o to, że źle jest, jeżeli przywiezie się taką na wiejski festyn i powie, powinnaś być jak ta cesarzowa, czy jak ta piękna pani, a jak nie będziesz, to jesteś przegrywem życiowym, tak? To jest niedobre. A to właśnie robią media społecznościowe ludziom. Dobrze, to ja nie kojarzę tych ludzi rzeczywiście. Nie wiem, nie lubię swojego nosa, jest cesarski, wiem, ale jest po prostu za duży, ale mam ładne odstające uszy. Trochę. Co już tak. Powiem ci tak, Karus, nie czytałem tej pani, mimo że wiele osób mi ją polecało, a i tak samo wiele osób mi odradzało. Nigdy nie zainteresowałem się. Ja ogólnie jestem bardzo. Wszystkie moje opinie dotyczące kwestii politycznych to nie wynikają najczęściej z lektury filozofów politycznych, tylko z rozwinięcia tego, co wypracowałem na gruncie epionto. Tak, to jest na ogół rozwinięcie. Ja nie czytałem wiele, nigdy nie interesowałem się szczególnie filozofią polityki, więc można powiedzieć, że tak sam sobie to rozwijałem, tak? Porządkując w mojej główce to, co mam u gruntu, u epigruntu i wznosząc na tym swoje coś, no. Znaczy wiadomo, czytałem, no nie wiem, czytałem Karla Schmidta. Czytałem, no co ja tam czytałem? Czytałem Karola Marksa. No. Tak, słyszałem takie opinie zarówno od części prawaków, jak i od części lewaków. O, rant. Nie wiem, znaczy nie wiem, ale jakiego nacjonalizmu? Nacjonalizmy są bardzo różne i nieporównywalne. I nie jestem specjalistą od nacjonalizmów i są one, no wiesz. Jeżeli przez nacjonalizm rozumiemy chęć kultywowania i zachowania kultury, to jest uzasadnienie jego jest takie, że umożliwia rozwijanie się tej kultury. Nacjonalizm to niekoniecznie musi być postawa pełnego zamknięcia na inne kultury, ale o prymat kultury narodowej i uznanie ją za najlepszą. Najlepsza nie znaczy jedziemy innych, tylko najlepsza, cieszymy się, że jesteśmy tym, kim jesteśmy, i to jest wtedy pozytywne, tak? Bo pozwala rozwijać. Bo pozwala rozwijać to. Tę kulturę, to. Tę kulturę, to państwo. Więc to może być pozytywna bardzo postawa. Zależy, jak to się konkretnie przejawi, tak? Kultywowanie kultury. Tak, wiem, Kasper, wiem, tak, zgrzeszyłem. Nawet mnie się zdarza. Nie no, elf zaorany po prostu. Znaczy jest tylko 27 polubień. Dobry wieczór, Tomaszu, który rozwiązałeś niegdyś moją straszną zagadkę. Po prostu nacjonalizm przynależeć, ale też naród możesz czekot różnie definiować. Czy rozumiesz naród jako wspólnotę pewnej wartości, wspólnotę ducha, do której może należeć każdy podzielający określony zestaw wartości, czy naród w rozumieniu etnicznym, na przykład. Nie, Kacper, ja tylko czytałem jego, kurczę, esej o polityczności swego czasu. Ja bardzo niewiele, bardzo nie. To nie jest tak, że ja zaczytywałem się, po prostu jeżeli na kursie mieliśmy coś, to czytałem filozofię polityczną, a tak się tym nie interesowałem, bo czytałem Heideggera. Więc tak to wyglądało. Wiesz, cholera jasna, jak to brzmi.
Wiesz, miałem taki film na kanale o tytule Boska Siekiera, dotyczący Raskolnikowa, który chciał sprawdzić, czy przynależy do elity. I to było jego nieszczęściem, ponieważ jak słusznie zauważył, Napoleon nie pełzałby pod łóżkiem lichwiarki w poszukiwaniu jakiegoś tego, że to jest po prostu żenujące. Na ogół nie musisz, jeżeli czujesz potrzebę, inaczej, może być tak, że jesteś inteligentną osobą, ale czujesz jednak pewien niepokój, ponieważ masz pewne inne, powiedzmy, niedoskonałości lub nie osiągnąłeś czegoś jeszcze wybitnego, tak? I wtedy możesz mieć. Nie powinieneś zastanawiać się nad tym, czy jesteś inteligentny, tylko starać się tworzyć coś na miarę swoich możliwości i tworzyć później coś lepszego. Rozwijać swoje możliwości. To jest strata czasu, zastanawianie się na tym, czy jesteś inteligentny. To nie chodzi o to, jak masz wizję. To ma się objawiać w tym, co czynisz, tak? I najlepiej podchodzić do siebie, tak wydaje mi się. Co innego, jak ja powiem, że jestem inteligentny, wow, i tak dalej, do was, i tak sobie mówię, tak? I uważam, że tak jest. Ale w gruncie rzeczy, wydaje mi się, że dobrym podejściem inteligentnej jednostki do samej siebie jest stała i brutalna samokrytyka. Według mnie najinteligentniejsi ludzie tak naprawdę potrzebują mniej dialogu z ludźmi na zewnątrz. Potrzebują raczej słuchać otoczenia i obserwować otoczenie, i później sami w głowie tworzyć dialogi, przynajmniej ja tak mam. Dyskutować ze samymi sobą i krytykować samych siebie. Wydaje mi się, że łatwiej jest być inteligentnym, będąc introwertykiem. Inaczej, że większość inteligentnych ludzi jest w gruncie rzeczy introwertykami. Tak myślę. Takich bardzo inteligentnych. Przepraszam, ktoś mnie rozproszył. No. Dobrego wieczoru, Zorzo. Dobrego wieczoru, Zorzo. Oho, zaczyna się. Widzę, że zaczęli się dyskusje między sobą, tak troszeczkę się oderwałem. O Jezus, scharakteryzować osobę elitarną? Wydaje mi się, że właśnie pierwszym wyznacznikiem powinna być jej tendencja do stałej wewnętrznej samokrytyki. Samokrytyka to nie znaczy koniecznie właśnie to tendencja do stałego konfrontowania się, niekoniecznie angażowania w swojej energii w jakieś zewnętrzne dyskusje, to też może być. Ale jest to chęć do stałego, wydaje mi się, samo rozwoju wewnętrzna, nie stymulowana jakimiś innymi czynnikami, oraz posiadanie wizji i udoskonalanie swojej wizji. Widzisz, nie potrafię do końca, to jest trudne. To jest trudne. Nie zastanawiam się nad w sumie na tym, jak zdefiniować jednostkę elitarną w rozumieniu, znaczy ogólnie, to ja teraz doszłem do tego indywidualistycznie, czyli jak powinna się czuć raczej jednostka elitarna. Ogólnie jednostki elitarne to te, które mają tę naturalną skłonność do przezwyciężania samych siebie i mówienia, jak to mówienia nowych słów. Przy jednoczesnym zrozumieniu, iż nowe słowo, iż nowym słowem nie lecisz na rynek i nie krzyczysz: hej, powiedziałem coś nowego, i tak dalej, ponieważ się nie zrozumieją. Czyli inaczej, naprawdę wybitna jednostka nie tylko musi umieć tworzyć oryginalne myśli i podążać nowymi ścieżkami, ale równocześnie rozumieć relacje tych nowych ścieżek i tych nowych myśli do myśli już obecnych. Tak.
w skali społecznej. Nie wystarczy mieć nową, błyskotliwą myśl dotyczącą pewnego kroku, pewnego dalszego etapu na ścieżce rozwoju danej kultury. Trzeba umieć również pogodzić, zrozumieć, jak ta myśl ma się do tego, co jest aktualnie. Tak sądzę. Karolus. Nie potrafię odpowiedzieć. Co jest toksyczne? Introwertycy siłą rzeczy skupiają się na... powiem może tak, co do introwertyków i ekstrawertyków. Znaczy, introwertyk to niekoniecznie osoba, która siedzi cicho i tak dalej i się nie odzywa, tylko raczej introwertyk jest to osoba, inaczej, z introwertyzmem jakby to powiedzieć, ja może bym zrobił takie rozróżnienie. Ekstrawertyk to jednostka, która czerpie energię przede wszystkim z zewnątrz, czyli inaczej, dużą wagę dla konstytuowania się tego, kim jest ekstrawertyk, odgrywa otoczenie i jednostki na zewnątrz. W sensie ekstrawertyk to nie jest osoba, która się wyraża, tylko osoba, która potrzebuje, w której kluczowym elementem są inni dla niej. A introwertyk to osoba, która przede wszystkim rozmawia ze sobą tak dogłębnie i która, no nie wiem, ktoś powiedziałby, że jestem ekstrawertyczny pozornie, ponieważ nazwijmy to, wyrażam się i mówię i mam, ale ja czuję się bardzo często zagubiony w interakcjach. Teraz te interakcje są dobre, bo mogę, bo mam kontrolę nad tym, co tutaj się dzieje, mogę odpowiedzieć na to, na co chcę. I nie jestem zmuszony do forsownego dialogu, który bardzo często mnie męczy. Nie męczy mnie dlatego, że nie byłbym w stanie komuś na coś odpowiedzieć, tylko męczy mnie konieczność, nie wiem, nie mam potrzeby wewnętrznej oświecania każdego, tak? Oświecania na zasadzie tłumaczenia mu czemuś, czy udowadniania mu, że ja mam rację. Jeżeli widzę czyjś argument, to nawet nie muszę czasami odpowiedzieć pod danym filmem. Wystarczy, że potrafię sobie wyobrazić cały potencjalny dialog i że wewnętrznie potrafię rozstrzygnąć podniesioną wątpliwość, tak? Ewentualnie z uprzejmości, co już jest męczące, ale staram się, czasami odpowiadam. Też dlatego założyłem Discorda, bo czasami łatwiej jest mi szybciej w ten sposób odpowiedzieć. Trochę się pójdę. Wiesz co, włosy zapuszczam do otwarcia fryzjerów na zasadach, w których nie trzeba wrzucać wszystkiego do worka. Tak. Trochę się pewnie pogubiłem, bo ja tak czytam co dziesiątą wypowiedź i później płynę. Pan Kola, ja mógłbym przyjąć rozmowę na zaproszenie z Karolem Fijałkowskim, ale no ja miałbym nadzieję, że on zacznie prezentować jakiś poziom, a nie tak, że każda jego wypowiedź, że odniesienie się do każdej jego wypowiedzi wynika z załatania 50 dziur, które popełnił, tak, w rozmowie z Szymonem i jego durnym, w sensie z durnym ze strony Karola, jego durny przykład z systemami moralności na tle rozstrzygania sporów dotyczących drukarek w sądzie. Przecież to było tak tragicznie głupie i złe, Szymon go wypunktował tam i tak. Cholera jasna, powiem tak, znaczy każda osoba, w szerokim rozumieniu każda osoba jest wierząca, ale nie jestem osobą religijną, byłem w seminarium duchownym 2 tygodnie, ale obecnie jestem, no nie wiem, twórczym heretykiem. To nie znaczy, że jestem ateistą, nie jestem ateistą, absolutnie nie. Znaczy też trzeba byłoby dookreślić, co to znaczy ateizm, jak go tutaj... jego tutaj rozumiemy, tak? No. Just Adolf, cześć. Nie wiem, która... I trudno mi określić, która religia jest najbardziej... trudno mi określić, która religia jest najbardziej elitarystyczna. Nie wiem.
Na pewno mnie jest bliskie chrześcijaństwo jako całość z tego względu, że w dużej mierze również estetycznie mnie ukształtowało, tak? Dlatego Tolkien wydaje się mnie tak piękny, gdyż tam odbija się bardzo wiele rzeczy, które Tolkien wyniósł z kultury, w której funkcjonował, tak? Lokalnym bogiem. No. No, tak, wiesz co, Sofia Filu, wydaje mi się, że tak to może wyglądać, ale czy Fijałkowski nie ma doktoratu z filozofii, czy coś takiego nie słyszałem, i to szokuje mnie, że on gada aż takie, znaczy inaczej, może nie szokuje mnie, to jest dobry, on, jakby to powiedzieć, zbiera kasę, znaczy zbiera atencję na tym, co jest teraz potrzebne, czyli ludzie lubią, jak przychodzi jakiś ateisto, coś tam i mówi im, że religia i klasyczne porządki wartości są złe, jednocześnie cały będąc podbudowany gdzieś u gruntu etyką chrześcijańską, wyrażając jakieś takie poglądy w sumie, że dialog to jest w sumie dobry, że no, że nie przyjmujemy żadnych wartości i tak dalej, no ale, że dialog jest dobry, no to przyjmujemy na przykład, no bo to wiadomo, no, niecywilizowany człowiek nie przyjmuje, że dialog nie jest dobry. O, Arrow, daj spokój. To brzmi jak Carrioner. Znowu. To nie jest ten, ten jest ateizm, bo ateizm mówi, że nie ma żadnego, żadnego Boga. To w tym sensie każdy jest też, nie wiem, wszystko z przedostkiem A może w ten sposób, co odnosi się do wybrania jednej opcji z wielu, można przyjąć, że on, jeżeli inne opcje również określa się pewnym abstrakcyjnym, zbiorowym terminem, to może, nie wiem, ktoś zaraz może wymyśli tutaj paradoks, mnie nie chce się nawet myśleć. Aha, nie jest ma licencję, a słyszałem jako, że jest właśnie doktorem, coś tam, co jest. No właśnie, coś takiego, że wykładał etykę, no właśnie, to słyszałem, więc to mnie zastanowiło, tak? Coś takiego słyszałem o kabale, tak? A przynajmniej taki kreuje się tutaj. Aha. No właśnie, to też mnie dziwi. Przerażająca różnica między poziomem, między tym, inaczej, jego forma jest taka na zasadzie: jestem inteligentny, mówię powoli. I udaje, że mam wam. Słuchajcie, jeżeli myśleć głębiej krytykują Szymona, to przecież taki fijał. To Szymon jest. Dziękuję mu swoją drogą za zaproszenie wtedy. Jest naprawdę na tle Fijałkowskiego, to jest jaśniejąca gwiazda. No, Szymon przebija go 20 poziomów intelektualnie, przynajmniej w tym, co ja widziałem, w tym tutaj urywku. Więc. No. Absolutnie rozumiem jako byt osobowy, gdyż wtedy, gdyby absolut był bytem osobowym, to raczej byłaby to jakaś koncepcja, to mówilibyśmy raczej o solipsyzmie. Co, ale jak wcześniej napisała tutaj tajemnicza koleżanka, nie wiadomo kto, bóstwo lokalne, tak, bogowie lokalni. W mojej koncepcji. No, powiem tak tobie, Józef, to co on prezentuje, to jest nawet poniżej licencjatu, tak? To co ja widziałem publicznie u niego, to jest, no, to śmiem wątpić, robi o wiele lepsze rzeczy, mimo że jest samoukiem. Oczywiście widać, że przyjmuje mocno pewne założenia i koncentruje się tam na takim... jest... Mam wrażenie, że wszyscy na YouTubie prawie są wyznawcami klasycznej koncepcji prawdy, ci tacy YouTubowi filozofowie, a śmiem wątpić na pewno. Wszyscy są takimi, wydaje mi się, realistami ontologicznymi i z takiego... I realizm ontologiczny to spoko, a później podyskutujmy sobie kwestię Boga. Realizm ontologiczny, klasyczna koncepcja prawdy to spoko, a podyskutujmy sobie kwestię moralności i tak dalej. Oni wszyscy są takimi tutaj, wiecie, na tym gruncie to są takie wszystko, ja to mam ontologiczne normiki, takie mam wrażenie. Większość osób.
Nie no, krajek, no, nie trój mnie. Ja zawsze byłem narcyzikiem troszeczkę, tak? Ale nie myślałem wcześniej, był taki moment, w którym myślałem, że demokracja to najlepszy ustrój, jaki istnieje, bo tak mi mówiono całe życie, uczono mnie przecież, że demokratyczny to dobry, a nie demokratyczny to zły. W szkole tak mnie uczono. Więc, no. Czy zależy, co on rozumie przez to, Elliot, że zasada tożsamości jest niepewna? W sensie to jest taki ogólnik, że ja nie jestem w stanie się odnieść do tego. Nie jestem w stanie się do tego odnieść. Just Adolf nie pije alkoholu w ogóle. Nigdy, nic. Kukułki jadłem. Czy uważasz, że... Uważam, tak. Właśnie, to jest pytanie na zasadzie odpowiedź tak albo tak. Ani tak, ani tak. Uważam, że moralność jest warunkiem niezbędnym do odpowiedniej organizacji życia społecznego i należy przyjmować na ogół, aby na przykład mogło dobrze funkcjonować, dajmy na to jakiś system sądownictwa czy cokolwiek, że moralność ma charakter absolutny. Ogólnie nieraz już to mówiłem, ale obiektywny, jeżeli słyszycie, że coś jest obiektywne, to najpierw przetłumaczcie sobie to na polski. I obiektywny znaczy tyle, co przedmiotowy. I ja, jak ktoś mówi, że coś jest obiektywnie prawdziwe, to rozumiem to w ten sposób, że jest to prawdziwe na gruncie określonego systemu założeń. Twierdzenie prawdziwe na gruncie określonego systemu założeń. Oczywiście, więc ja wolę mówić wtedy o moralnym absolutyzmie, czy też jakimkolwiek absolutyzmie, aniż o obiektywizmie, czyli przyjmowaniu, że pewne normy są absolutne, niezmienne. Na przykład normy, bo to zależy na jakim polu absolutyzm, nie wiem, ontologicznym, aksjologicznym, czy jakimkolwiek innym. O Jezus, więc jak by to ująć? Musiałbym odesłać do któregoś mojego filmu. Nie myślę o tym w sposób dwuwartościowy, tak? Ale w ten sposób trzeba to prezentować w przestrzeni społecznej. Czyli w przestrzeni gwarantem dobrze funkcjonującego społeczeństwa jest przyjęcie w skali społecznej realizmu ontologicznego, realizmu aksjologicznego i ogólnie realizmu. I ogólnie absolutystycznego myślenia w każdej z tych dziedzin. Tak sądzę. Ale ty pytasz o to, czy należy jej wizję stworzyć. To też nie jest dobre myślenie, bo stworzyć to brzmi jak taka, że ja wymyślę pewną. Trzeba uwzględnić, że funkcjonuje pewien zestaw norm moralnych w danym społeczeństwie i że on realnie już oddziałuje na to społeczeństwo. Więc jeżeli chcesz stworzyć od zera nową moralność, to nic dobrego z tego nie wyniknie, ponieważ z całą pewnością coś zgubisz. I to będzie taka intelektualistyczna projekcja danej jednostki. Musiałbyś być wszechbóstwem wchodzącym we wszechrelacje z tymi jednostkami, by rzeczywiście stworzyć moralność od zera. Możesz przekształcać, możesz oczywiście na własny użytek stworzyć swój zestaw norm moralnych, jeżeli jesteś wybitną jednostką, ale wtedy też powinieneś uwzględniać to, w jakim społeczeństwie funkcjonujesz, aby to było jakkolwiek użyteczne dla ciebie. Bo moralność zawsze ma swój aspekt praktyczny, tak? Też nawet powołując się, to nie jest tak, no wyobraźcie sobie, to jakby to powiedzieć, normy moralne w religiach, w jakiejś religii, kiedy mamy zestaw norm moralnych,
i przyjmujemy, że, ten, że to jakiś Bóg, że Bóg dał te normy moralne, tak, w ramach określonej religii, to przyjmujemy nie tylko, że te normy są dobre, bo Bóg chce, żebyśmy tak postępowali, ale również, że z ich wypełniania, że ich wypełnianie zagwarantuje nam, jeżeli to jest jakaś religia zaświatowa, dobre życie doczesne. Czyli, że dobry Bóg dał nam dobre prawo, zapewniające dobre życie. To mówię o tym, gdy przyjąć jakąś perspektywę religijną. Więc jeżeli są ludzie, którzy mówią, że pewne na przykład przepisy dotyczące moralności są głupie i tak dalej i wzięte znikąd, na przykład, no nie wiem, jakaś tam czystość i tak dalej, że o, to niepotrzebne, to religia sobie wymyśliła, to nie, bo to najpewniej, bo nawet często norm, tradycyjne normy moralne opisują to, czego nawet co inteligentne jednostki nie są w stanie zauważyć, a co być może w makroskali społecznej ma spełnia pewną funkcję. I na przykład obecnie w takim hedonistycznym dyktacie bardzo często są podważane normy moralne dotyczące czystości, tak? Ale nie można, ale nawet jeżeli jakaś jednostka jest, nie wiem, jest w stanie, inteligentna jednostka jest w stanie podważyć część norm moralnych jako jej samej nieobowiązujących, jej samej niepotrzebnych do szczęśliwego życia, to nie wie, czy powszechne podważanie tych norm moralnych nie doprowadziłoby do upadku danego społeczeństwa, tak? Więc normy moralne mogą być potrzebne, więc normy moralne są dobre, czy mogą być dobre, jakiejś religii na przykład, przez wzgląd funkcjonowania człowieka jako istoty społecznej. No, na przykład. Tak trochę skaczę tutaj. Ale Fijałkowski nie neguje wszystkiego. Fijałkowski neguje odpały, to co ludzie lubią słyszeć, że się neguje. Co on neguje na poważnie? Jak jednocześnie przyjmuje za oczywistość to, że no, że dialog to jest coś dobrego i no, to tak przyjmujemy, bo to jest oczywiste. On tak, on jest takim, to jest taki... Nie zauważyłem, żeby on był jaki... inaczej, też taki gruntowny, powiedzmy, nie wiem, skrajny relatywizm, powiedzmy, który według mnie ja prezentuję w dużej mierze, nie polega na tym, że mówisz, nie ma niczego, nie ma niczego obiektywnego, absolutnego. To w ogóle nie na tym polega, bo mówiąc, że... bo wpadasz wtedy w zakręty krąg. W absolutny sposób negujesz nieistnienie absolutnych norm. To jest bzdura. To nie na tym... to w ogóle nie na tym polega. Nawet nie wiem, jak wam to teraz przedstawić w przystępny sposób. Nie mam pomysłu. Jak się za to wziąć? Możecie rzucić... Mniej więcej mówię o tym w tym filmie Wyjaśniam tajemnicę wszechświata, czy coś takiego. Tam to mniej więcej jest diabelnie trudne zagadnienie, bo ja pokazuję, że przeciwstawne pojęcia funkcjonują jako ogólnie, to jest odniesienie do siebie, tak, do twojego pytania, jako pewne bieguny dla naszego języka i funkcjonują w sposób nierozłączny, więc twierdzenie, że jedno z nich jest absolutnie prawdziwe. Ja mam ten skręt jednak w kierunku, no... Inaczej. Też drugi film, który moglibyście zobaczyć, to jest... Jaki jest sens życia? To mniej więcej obrazuje moje myślenie. Dlaczego? Ja myślę diadami trochę. Ja myślę w sposób dialektyczny, rzeczywiście. Tak, rzeczywiście ugruntuję. Myślenie w sposób dialektyczny nie oznacza podważania istnienia, nie wiem jak się za to zabrać teraz, przeczytam co, może domyślę i może będę w stanie. Czy utylitaryzm ma sens? Ale utylitaryzm uprzednio zakłada przyjęcie jakiegoś, nie wiem, rozumienia użyteczności czy przyjemności, czego, wiesz? Więc utylitaryzm
każdy utylitaryzm przyjmuje jakąś wizję szczęścia, tak? Na ogół utylitaryzmy są bardzo prymitywne i przyjmują, że ta suma szczęścia to jest suma, nie wiem, przyjemności na ogół bardzo nisko rozumianej, tak? Bo później okazuje się, że w skali noskowej każdy inaczej tę przyjemność może nawet rozumieć, tak? Jeżeli to jest przyjemność nieograniczona, na zasadzie chce żyć w stanie wiecznego orgazmu, tak? Józef, wiesz co, no chciałbym pójść kiedyś na studia doktoranta. Co z moim telefonem? Chciałbym pójść kiedyś na studia doktoranckie jeszcze, tylko musiałby tam pojawić się jakiś dobry dla mnie promotor. No jeden z moich promotorów już nie pracuje, ekspromotorów drugi nie ma nadal habilitacji. Są tam jeszcze kilka, no ja jestem trudną jednostką do prowadzenia, że tak powiem. Więc bardzo chętnie, bo to daje możliwość publikacji, tak? Swobodnej, więc to by mogło się przydać. A nie pracownikiem naukowym, chciałbym mieć doktorat. No, może tak. Red right hand. Coś takiego. Tak można powiedzieć. Może powiem tak. Jeżeli istnieje coś absolutnie pewnego, to strumień świadomości istoty mówiącej, a i tak nie jest to coś o tyle absolutnie. A i tak mówienie, że jest to coś absolutnie pewnego, jest już zastosowaniem pewnych zasad rozumowania wynikających, kształtujących się na bazie tego, co ten strumień wypełnia, co w tym strumieniu płynie. To też jest złe określenie. Nie wiem, dlaczego znowu zbaczam w tym kierunku. Będę musiał się kiedyś zastanowić, jak to dobrze ująć w taki przystępny sposób, bo tak jak pisałem o tym w magisterce, to mogłem sobie pozwolić na wysoki filozoficzny i mieć to gdzieś i każdy rozumie mniej więcej wtedy, o co chodzi, a jak nie rozumie, to jego pech. A co innego wyłożyć to... Ale wiesz co, to ten gość, to ja bym się niepokoił o jego zdrowie. On napisał 50 komentarzy, on oglądał każdy mój film w całości, łącznie z tymi, jeżeli chodzi o gry. Każda inteligentna jednostka, kiedy znalazłaby się w stanie totalnego upadku, w zgięciu ze swojej ambicji z czymś innym, może skończyć jako Raskolnikowi i polecieć po siekierę, tak? I nawet ja o tym mówiłem. Ale myślę, że już mi to nie grozi. Tak, ale Just Adolf, ja też o tym źle mówię. Też nie wiem, jak się za to zabrać, bo to jest dosyć... Czy Korwin jest elitarystą? Ostatnio zachowuje się, jakby nie był. Trochę. Tak, ale tak jak... Nie wiem. Pod pewnymi względami, tak, myślę, Karol, że to jest dobrze powiedziane. Pod pewnymi względami na pewno. On jest taką frakcją niczańską Konfederacji troszeczkę. Lubi niczego. Tak? Nie znam imiona przybyła doktora. Próbuję, zastanawiam się, czy mógłbym w jakiś sensowny sposób powiedzieć... tak, Mateusz, dokładnie. Witam subskrybentów Premium Plus. No, Korwin jest morsy. No, ostatnio zarzucił elitaryzm na morsowanie. Wiesz co, Just Adolf, Korwin czuje, że atencja szerokich kręgów młodzieży zaczyna się przenosić na przykład na Mencena.
I myślę, że po prostu jako staremu dziadkowi zaczyna mu być przykro, że przestał być w centrum uwagi. No przecież ostatnio to tylko u niego na Twitterze leci morsowanie, Adolf, kobiety, homosie, wszystko po prostu. To Werner Gwidej. Wiesz co, za chwileczkę skończę. Znaczy, ale Korwin nie wydaje mi się darwinistą, biologistą. Tak, to mi się wydaje, że nie wydaje mi się, inaczej, nie wydaje mi się, żeby jego darwinizm był rzeczywiście redukcjonistyczno-materialistyczny. Wydaje mi się, że traktuje darwinizm jako pewnego rodzaju zasadę przede wszystkim kulturową, która pozwala mu ocenić, które kultury są dobre. Kultury dobre to te, które przetrwały, bo miały najlepsze zasady, które umożliwiły przetrwanie i jeszcze wykształcenie czegoś interesującego. Tak? Wiesz co, ja myślę, że nie po prostu dwa, ja myślę, że on po prostu bardzo on czuje, że traci na rzecz Mencena i innych takich atencję młodzieży, tak? Więc teraz robi wszystko, by ją odzyskać, tak? To nie jest, on stosuje swoje stare metody, on zawsze stosował te metody, kiedy trzeba było zrobić, kiedy było cicho dookoła Korwina, to Korwin tupał nogą i pokazywał, ha, Hitler, ha, kobiety, tak? I coś się działo, tak? A teraz, no. Wiesz co, ale Korwin, inaczej, Korwin... Korwin był błyskotliwy, znaczy Mencen jest bardziej... Mencen jest lepiej wykształcony od Korwina, tak? W sensie więcej poświęcił zagadnieniom praktycznym niż Korwin. Mencen ma w praktycznych kwestiach lepszą orientację, oczywiście znacznie również ode mnie, tak? Ja bardziej przypominam intelektualnie Korwina niż Mencena, chodzi mi o strukturę. Może Karolus, może tak. Ja znam pewne nieszczęśliwsze przypadki Aspergerów. No tak, no jest coraz rzadziej w media, no bo ludzie, bo to już jest zgrane, nie? Są inni ludzie, którzy też przykuwają uwagę. Tak. Ale ja nie twierdzę, że Korwin nie gada czasami młodzie. Ja twierdzę, że Korwin czasami bywa nawet bardzo inspirujący. To już mówiłem nieraz, czy też bywał. Tak. To on czasami ma naprawdę przebłyski, tak? Zresztą, no. Nie. Mość polityczne Korwiny. Teraz kucydera stają. No to jak, kończymy tego chyba streama powoli. Aha. Okej. Dlaczego został wywalony? Nie wiem nic o Koroluku Masakrozie. Już któryś raz mnie, ktoś się go pyta, a nie widziałem ani jednego filmu. W ogóle nie wiem, czym się ten człowiek zajmuje. Dlatego, że katolicyzm reprezentuje, czy reprezentował hierarchiczny porządek świata i jest pewnym spójnym systemem wartości, więc każdy spójny system wartości który rości sobie prawo do bycia systemem powszechnym, jest atakowany w imię postępu, w imię rozwoju egalitaryzmu. No, to nie, ja prawie, ja bardzo mało, nie często oglądam inne tutaj, no, czy myśleć głębiej oglądam czasami coś, gdy coś ma fajny tytuł i myślę, że się pośmieje. Szymona czasami oglądam, żeby się do niego odnieść. Mateuszka nie oglądam od momentu tego numeru, zresztą niewielka strata. Nie zgodził się? Ej, napisał to, że się nie zgodził? Kacper napisał, że się nie zgodził na to?
No to wiecie, ja wszystko mówię, to mówię, z mojej strony jest pełna otwartość. Dlaczego Mateusz nie zgodził się na udostępnienie? Ciekawe, bo wychodzi na to, że jest nadętym, narcystycznym, prymitywnym, zadufanym w sobie bucem? Przypadkiem z tej korespondencji? Ja mogę to spokojnie powiedzieć, niech mnie pozwie, jeżeli coś z tego innego wynika, z naszej korespondencji. Wystarczy to ujawnić. Dlaczego Mateusz nie zgodził się na ujawnienie naszej korespondencji? Bardzo ciekawe. Czyżby miał coś do ukrycia? No, dobry wieczór, Grzegorz. Za chwileczkę kończę. Nie no, no, jednak przy tak zakreślonym, no to jednak katolicyzm. Z Mateuszem chodzi o to, zobacz sobie film, mój film, jak ukraść cudze myśli dla jego dobra, nie wiesz, ale się dowiesz, czy jakoś tak. No. Jest, oczywiście, będzie nagranie z tego. Jest tutaj, no. Więc na pewno nie zginie. Mateusz generalnie to jest osoba. Zacznijmy od dobrych cech. Mateusz jest świetnym marketingowcem. W młodym wieku osiągnął spory YouTube'owy sukces, nawet ogromny. Potrafi zorganizować osoby wokół kanału, umie robić pieniądze, umie robić atencje. Ponadto Mateusz jest chorobliwym narcyzem, pozbawionym w jakimkolwiek rozumieniu moralności, jakie może przyjść mi do głowy. Mateusz jest osobą pozbawioną jakichkolwiek zasad w jakimkolwiek znanym mi systemie etycznym. Tak. Sam nie ma nic ciekawego do powiedzenia. Podkrada cudze myśli bezczelnie, tworząc klimat, jakby to było jego wspaniały pomysł, a później nie potrafi ich nawet odtworzyć prawidłowo. Nazizm czy komunizm? O Boże, to bardzo, bardzo trudny wybór. Z jaki komunizm? Ja nie wiem, czy Mateusz jest sztyrnarystą. Chwileczkę odpiszę. Trudno mi powiedzieć, ale znaczy przede wszystkim, wiesz, na czym polega problem, Karolus? Że on jest tak śmieszny w swoim narcyzmie. Rozumiecie? Ja mogę być narcystyczny, ale pajacuję, ale mam taki, wiecie, dystans. A osoba, która pisze o sobie, chyba, że, uwaga, pozwij mnie za to. Wiesz, mam bardzo płodny umysł, to jest cytat. Wiesz, mam bardzo płodny umysł i odpoczywam, rozmawiając z innymi. I piszę to zupełnie na poważnie. To może wam coś powiedzieć o konstytucji mentalnej takiej osoby. Albo poczytajcie jego posty na karcie społeczność, gdzie gość... Tam jest tyle onanizmu, każda... To da się po prostu wyczuć z każdego tego. No więc... Najpierw płatki, później mleko. Bohun czy Skrzetuski? Bohun ma fajniejszy soundtrack i fajniejsze zachowania i w sumie do Magarów jest uroczy. Ale no... wiesz co? Byłbym skłonny narzekać props, tak? Byłbym skłonny. Akurat w tym Krzysiek Bosak jest naprawdę niezły w tym narzekaniu i według mnie robi to dobrze. Ja się tym nie zajmuję, wiecie, ja bym chciał Elfickich Miast, ewentualnie powrotu, no wiecie, niech odejdą szklane bloki i tak dalej. I ty też, bo no wiecie, no tolkienowskie serduszko mam, więc wiesz. Nie, Krajek, nie, nigdy nie grałem, nigdy nie miałem. A kto został pierwszy stworzony przez Iluvatara? Elfowie. Krasnoludy to podróbka Aulego.
No więc elfowie górą, Feanor, kurczę, stwórca wszystkiego, alfabetów, kurczę, Silmarilli, historii świata, w sumie inaczej, interesującej historii świata. No więc czy kobiety istnieją? Zaczekajcie, sprawdzę. Istnieją. Istnieją. Sprawdziłem. Wierzcie co, albo sam, albo. Nie wiem, jak ona długo tutaj zostaje, więc ten. Ale słuchaj, pan Koala, ale oni nie zrobili tego prima aprilisowo, bo jednak wydaje mi się to. W sensie nie wiem, czy mogę traktować ten post poważnie, bo. Materiał Szymona nie był, wydaje mi się, obraźliwy, ani nie był ani śmieszny, ani obraźliwy. Ten Super Straight był taki nijaki. Ani to nie było śmieszne, ani to nie było obraźliwe, to było nijakie. Nie wierzę, żeby jakakolwiek poważna osoba transseksualna mogła się tutaj o coś obrazić. Nawet nie mam pomysłu za bardzo o co. I wyjątkowo przyznam, że nie rozumiem tego postu myśleć głębiej. Przynajmniej, no nie wiem, nie widzę tego. Tak, ale ja się, nie, słuchaj, cholera jasna, ja uważam, że jestem inteligentny, ale co innego powiedzieć, że jestem inteligentnym w taki, a chodzi o styl, w jaki on mówi, tak, o styl, w jakim on pisze, to jest, jakby to powiedzieć, ja mówię, że jestem inteligentny i wiem, że to wzbudzi kontrowersję, wiem, że ktoś powie, wow, ty nadęty bucu i tak dalej, a on to pisze z taką szczerą, on to pisze jak taki Asperger, rozumiecie? W sensie nie jest, ja nie sugeruję, że ten, tylko chodzi o to, że on tak jakby nie ma tego metapoziomu, jakby on nie dostrzegał, że jest śmieszny w tym. W takiej formie jeszcze, w jakiej to wyraża. O to mi chodzi. Ale wiesz co, znaczy ja z wymiany komentarzy ze mną nie odbieram ich właśnie jakoś tak bolszewicko. Wydawali się tacy otwarci. Takie miałem wrażenie. Więc. No, nie wiem. Trzeba by zapytać, czy akurat czy ona się tak kwalifikuje. Nie wiem. Napiszcie do niej. Znaczy, co to jest lepsze poczucie humoru? Czy zależy? No, wydaje mi się, że dziewczyny, które uczestniczyły w strajkach, tym, no to nie mają lepszego. Czy to bardzo trudno powiedzieć? Właśnie ten podział taki lewica i prawica. Znalazłem ostatnio złoty cytat, który będę wszędzie stosował. Zaraz wam Dysfunkcyjny. wkleję. On nie jest. W sensie ten cytat dotyczył polskiego systemu podatkowego. Brzmiał: nie jest prawicowy ani lewicowy. Jest po prostu dysfunkcyjny. I wydaje mi się, że to do większości użytkowników internetu, nawet jeżeli deklarują się jako prawicowi czy lewicowi, to jest najlepsze określenie. On nie jest prawicowy ani lewicowy. On jest po prostu dysfunkcyjny. Mao czy Stalin. W sensie, tak doceniając osobowość, to Stalin, bo czytałem. Tak, zaraz. No właśnie, to jest z Twittera. Do krytyki szybkiego paciorka? Co mówiłem? Przecież to jest błazeństwo. Ludzie się witają i wiesz, no to chodzi, to jest robienie idiotów z widzów. Nie z siebie samego, wiesz, ustawia szybkę po to, żeby wszyscy pomyśleli: o, Karol, jaki ty jesteś odpowiedzialny, dbasz o to, żeby się nikt tutaj co widać nie zaraził. Na pewno to jest skuteczne wcześniej, bo na pewno przyszli do siebie w skafandrach i się tak przywitali, obciskali się w skafandra, a później ściągali to po kolei. Tylko ciekawe, jak to zrobiliby z jakiejś obsługi, że to wrzucili poza kadr. Tak, robili taki efektowny striptease, tak wiecie, tak zdejmowali ten skafander i tak rzucali.
Tak to wyglądało. Przygotowania do rozmowy. Tak wyglądała rozmowa Karola Paciorka. Ktoś tutaj walczy o atencję. Niewolnica. Podobno niewolnica moja, tak usłyszałem właśnie. Więc widzicie, to jest to, siła autorytetu. Nie musiałem nikogo niewolić przemocą. No. Więc no oczywiście nie podam sobie ręki. No gdzieżby tam po prostu. No może mi się po prostu teleportują za te szybki, tak? No. Dobra, słuchajcie, będę kończył, bo dostałem skryt. Dobrze, więc powiem tutaj. Ktoś złożył mi kiedyś tę samą propozycję. Tak mówię, nie wiecie o co chodzi. Ktoś kiedyś złożył mi tę samą propozycję. I jak skończyła się współpraca, to wiecie. Nasza. Tyle powiem. Tak się właśnie zaczęło. Od publicznej propozycji współpracy. Swego czasu. Dobrze. No nie, no błagam. To się zaczyna robić rzeczywiście jakiś kucoczat w tym momencie. Ten. Widzisz, doprowadziłeś do tego, że zrobił się kucoczat. Tutaj ten. No. No dobra. Dobra, słuchajcie, to znikam. Stanisław, z tym z Szymon mówi, rozmawiałem, może jeszcze porozmawiam z tym z Wojny Idei. No, więc... dobra. Kacper, dobra. Dobra, to kończę. I no, i na chwilę obecną pięknego czasu. Cześć.